Problem polega na tym, że przewidywałem to, że może być tak źle. Kiedy zostałem internowany, następnego chyba dnia podniosłem słuchawkę, zawsze było w Konstancinie, w tej willi, gdzie byłem trzymany, no i zgłosił się jakiś generał. To była łączność taka wewnętrzna. I właśnie mówię tak, proszę pana, pan powiadomi kogoś trzeba, że gdyby gdziekolwiek było niebezpiecznie, gdyby gdziekolwiek mogło dojść do siłowych rozwiązań, proszę wykorzystać mnie, aby nie doszło do tragedii. A tak posłuchał parę sekund, a potem mówię do mnie tak, proszę pana, pan sobie żartuje, to jest stan wojenny. Co on mi odpowiedział? Facet, musi zginąć parę ludzi, aby innych przestraszyć, a więc musimy znaleźć sytuację, w której postraszymy ludzi. I dlatego też według mojej znajomości rzeczy zrobiono to specjalnie, aby wystraszyć ludzi, bo gdyby nie było strachu, nie było strzelania, no to innych odważnych by się wielce znalazło i mogło być jeszcze gorzej. Więc w takich znów, to są rzeczy, które operacyjnie, przygotowawczo się dyskutuje, ile krwi trzeba zachować, ile łóżek szpitalnych, ale tego się oficjalnie ani nie pisze, ani nie mówi. To są tajemnice i dlatego i ja też więcej na ten temat nie powiem. Po tej rozmowie z tym generałem, nie znam nazwiska, nie pamiętam, wiedziałem, że no, znów jako robotnik, jako elektryk, jako związkowiec, no to byłem i wściekły, i szkoda mi było, ale znów jako strateg, który jest po jednej stronie, a oni są po drugiej, no to musiałem też wiedzieć, że takie różnego typu operacje, bijatyki się robi no, z założenia walki. I dlatego, co tu było rozmawiać, wiadomo, że musiało do tego dojść, jeśli miało być przestraszenie stanem wojennym i wpłynięcie na opanowanie różnych ludzi, którzy mogą przejść do zmiany władzy nawet.